Hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku Subnautica. Moi drodzy, dopadło mnie choróbsko. Wy w sumie oglądacie ten odcinek chyba, czekajcie, 16, 17, 19 albo 18, nie jestem pewien. No i kochani, mój głosik dzisiaj może być delikatnie inny. Znów miałem lekką przerwę, ale lekką przerwę z tego powodu, że właśnie się pochorowałem. Więc mam nadzieję, że troszeczkę dzisiaj głos mi da już cokolwiek nagrać. I mam nadzieję również, że powoli zacznie mi to, że tak powiem, przechodzić. Moi drodzy, co my dzisiaj zrobimy? Ja naprawdę szukałem tej miejscówki z poprzedniego odcinka, bo już sobie wczytałem tutaj przed rozpoczęciem rozgrywki. Wczytałem sobie i sprawdzałem mniej więcej, gdzie to może być, ale naprawdę nie wiem. Dodatkowo zauważyłem, że tutaj się ukręci taki jeden pewien mob. Ja go jeszcze tam nie patrzyłem, nie podpływałem zbytnio, ale będę chciał to oczywiście zrobić. Tylko tak, ja jeszcze sobie na chwilę tylko wyjdę stąd. Zobaczmy, w którą musimy stronę się udać, bo ja ogólnie gdzieś tutaj popłynąłem. Czyli musimy na wprost lecieć naszym cyklopem. W ogóle dziękuję ślicznie pewnej osobie. Ja już wam mówię, jakiej osobie. Będę czytał teraz wasze komentarze. Ogólnie naprawdę wiele Patrycja G. Naprawdę wiele rzeczy mi tutaj doradziłaś. Przepraszam za takim opóźnieniem, ci cokolwiek tutaj piszę i odczytuję, no ale tak naprawdę ja to nagrywam z zapasem, więc nawet nie miałem jak. Świetne, naprawdę świetne porady i oczywiście się do nich zastosuję. Może jeszcze nie teraz, ale na pewno w najbliższej przyszłości się do tego dostosujemy. 34% prądu, no tak jak właśnie Patrycja napisała, przydałoby się tutaj mieć ładowanie cieplne. Ładowanie cieplne bardzo, ale to bardzo by nam teraz pomogło. Moglibyśmy sobie gdzieś zaparkować blisko jakiegoś, wiecie, gejzerka albo coś takiego i ładować sobie bateryjki bez żadnych przeszkód. A tak niestety, no nie da się. Nie da się i tyle. Dobra, widzę, że naprawdę bardzo blisko tutaj sobie podlecieliśmy. Mam nadzieję, że nigdzie tam nie przywaliłem. Mam taką nadzieję. No właśnie, i gdzieś tu tego stworka widziałem. W ogóle zauważyłem również, że da się tutaj wpłynąć troszeczkę głębiej. Mam nadzieję, że to mi pozwoli troszeczkę też skrócić ten czas podróży do tych zakamarków. Będziemy musieli sobie również te tabliczki pobrać. Coś przypieprzyłem. Nie wiem co, ale coś przyjebałem. Dobra, gdzie my jesteśmy? Nie wiem, czy już nie przepłynąłem delikatnie. Jeszcze nie. Jeszcze możemy dalej sobie chyba płynąć. Kurczę, to jest naprawdę wiele dziwnych rzeczy. Których jeszcze nie widzieliśmy. Co te killerzy, czy ci killerzy? O, właśnie o tych stworkach wam mówiłem. Co jest śmieszne, wleciałem w tego dupka simowem i on uciekł, powiem wam szczerze. Więc da się je w jakiś sposób tam poharatać, no ale co to jest, to już nie wiem. Nie wiem również, czy są oni przyjaźni, czy nie. Być może zaraz się oszukam. Dodatkowo Patrycja mi napisała, że tutaj, no właśnie, tu mamy pojemniki, tu mamy szafeczki. Ja tego nie zauważyłem, nie wiem jakim cudem tego nie zauważyłem, ale nie zauważyłem. Czasem tak bywa. Czy ty mnie zabijesz, jak ja do ciebie podjadę, bo ty wyglądasz jak strider z Half-Life'a. Morski stąpacz. Czy ty jesteś agresywny? Przeczytajmy sobie. Lewiatański morski stąpacz. Ogromny, dwunożny lewiatan, który wędruje w stadach po rafach, pasąc się na dnie morskim. Czułki. Czułki na głowie stworzenia są w stanie wykryć szeroki wachlarz zapachów. Pomagają morskim stąpaczom znaleźć świeże pastwiska, unikać rewirów łowieckich, wielkich drapieżników i wyczuwać sygnały chemiczne od innych przedstawicieli własnego gatunku. Skorupa. Gruby pancerz chroni stworzenie przed atakami wszystkich poza największymi drapieżnikami. Para odnóży wyrasta z tylnej części korpusu. Wydłużony pysk. Służy on do zasysania roślinności z dna morskiego i utrzymania równowagi. Zachowanie. Duża liczebność stada przetrzebia florę pojedynczego obszaru, wymuszając na stąpaczach wędrowny tryb życia.
Rodziny trzymają młode w środku stada, a rodzice przepędzają natrętów szukających łatwego posiłku. Podsumowanie. Stada morskich stępaczy mogą odkrywać depozyty minerałów w trakcie przemielania piasku na dnie. Ciekawe. Bardzo ciekawe. I wy jesteście dla nas troszeczkę tacy... No, powiedziałbym, że pożyteczni. Drzewo błotniaste. A ty, gałganku. No, ja cię widzę. Ja cię widzę, dziadu. Tylko ty pamiętaj, gnoju, że ja znalazłem ci sposób. Nie wiem, czy ten sposób jest dobry, ale chyba tak. Zaraz wam pokażę, jaki sposób na nich znalazłem. Tylko po pierwsze... To gnój uciekł. To raz. Naprawmy sobie to na maksa, żeby nie płakać za chwilę. No i patrzcie, zjał. W ogóle są pęcherzówki. No, naprawdę? O mnie dziadyga... O, ty czymś strzelasz. O, ty patałachu. I zobaczcie, jak się pozbyć dziada, pradziada. Uch, kabum. Szybki Reaper. I zaraz zwalimy dziada ponownie. Nie wiem, czy da się go zabić, ale być może. Najmniej może da się go w jakiś sposób wystraszyć. Już to zrobiłem. Nie wiem, czy jest sposób, wiecie, dosyć trwały. Pewnie nie, ale myślę, że jest szansa na chwilowe zatrzymanie tych dziadów. Od groma pęcherzówek. Dobrze, bo mi właśnie wody teraz troszeczkę przybrakowało. I zobaczcie, na razie jest spokój, dostał zwiazdu i jest spokój. Kurde, masa pęcherzówek. No ja was pozbieram. Pęcherzówek nie brać naprawdę grzech. W szczególności jak się ma deficyt wody. Jakieś nanówki, okej. No to już mamy. Dobra, to już zeskanowane, mamy więcej pęcherzówek. Dobrze, ja was wezmę. Wy mi się podobacie, w szczególności, że będę chciał za chwilę zejść sobie na dno. Zresztą mamy dwie tabliczki do ogarnięcia, tak? Dwie tabliczki do ogarnięcia, dwa miejsca do zwiedzania. Co oczywiście dzisiaj myślę, że sobie, no, z pewnością jedno zwiedzimy. Jedno minimum. Być może nawet dwa. Już żeś przyszedł? Jeszcze raz chcesz? Definitywnie za mało dostałeś. No mówię, no chwilowy spokój od nich jest. Dobra, no to tu już nic sobie nie wymyślimy. Myślę, że naszym Simofem możemy się na razie cofnąć. No. Dziękuję. Możemy się cofnąć. Ile mamy tych pęcherzówek? Dużo? No dużo. Dużo. Więc robimy sobie jak najwięcej wody. Naprawdę, przydałby się jakiś fast crafting. Oj, przydałby się fast crafting. I tak sobie zmieniłem teraz te save'y na 15-minutowe, więc... No, trochę teraz mamy spokoju dzięki temu. Ale zawsze. No i właśnie, sporo też tej baterii nam w tej chwili
zużywam. Boję się, że naprawdę mi na tym cyklopie baterii nie starczy na powrót, że będę musiał się z Seaglide'em cofać, ewentualnie z Imoffem przy dobrych wiatrach. I dopiero tak naprawdę będę mógł sobie cokolwiek naładować tych baterii w bazie. Dobra, starczy. Starczy, dwie sobie zostawimy. Kostki mamy. Dobra. Wody a wody, to sobie też zostawimy. Bateria jest do wywalenia, konstruktor bez do wywalenia. To jest do wywalenia. To zostaje. Dwie kostki, dwie apteczki. Dobra, to już mamy. Co chciałem jeszcze? Chciałem sobie zrobić oczywiście No, już wiecie co. Nie wiadomo. Tabliczki. O! La tabliczką. Dwie tabliczki potrzebujemy. Shiro oczywiście nie wziął tego z bazy. Oczywiście. O! Jedną miałem zrobioną już nawet. To dobrze. Spoko loko. Tak. Krowy porwał ptak. To sobie zostawmy. Czy działko impulsowe jest mi potrzebne? Nie wiem, choć się domyślam. Kolejne ogniwo energetyczne, które sobie też wezmę. No dobra. Czyli to już wszystko mamy. To niech sobie tutaj zostanie. No to wybieramy się, kochani, w podróż. W podróż z Imoffem oczywiście. Tu mi się bateryjka ładnie doładowała. Pseudo stridery sobie tam pływają, a raczej chodzą. No a my musimy znaleźć sobie zejście. Te zejścia w ogóle, tak teraz patrzę, że tutaj były również na mapie pokazane te ładne zejścia. No i być może warto byłoby zobaczyć te tutaj kraterki. I tutaj jest, zobaczcie, tu w ogóle jest... A nie, to jest jakiś plusik, okej. To jest chyba to UI porobione. Ale zobaczcie, i tutaj mamy fajne zejścia. Kurczę, ta topografia jest naprawdę pięknie zrobiona. Dobra, Lost River. Lost River mi się... nie pokazuje. Nie wiem czemu. Tutaj jest, dobra. Ale to jest Jelly Shroom Cave. Lost River mi się, nie wiem czemu, nie pokazuje. Ale już wiemy przynajmniej, że zejście jest tu. Tu, w tym miejscu. Topografia. No to już wiemy, że musimy się... Ale to jest dziwne, patrzcie. Wydawało mi się, że gdzieś tu schodziłem. Jestem pewny, że tu gdzieś schodziłem. Dobra, kierujemy się oczywiście na Norfa. Au! Jeszcze przywaliłem. Nic nowego. Kierujemy się na północ i spróbujemy sobie gdzieś w tamtej lokalizacji właśnie może znaleźć jakieś wejście. Chociaż jak znajdę coś wcześniej, to też spróbuję. I powiem wam osobiście, że ogólnie jesteśmy teraz pod wyspą. Być może nie byłoby głupią sprawą zrobić sobie gdzieś bazę w okolicy. Nie wiem. Dobra, to był ten wymiennik cieplny. No i pytaj, czy tam się mniej więcej kierujemy. Co tu w ogóle jest? Widzę coś dziwnego. Fragment reaktora termalnego, który mam. Dziady sobie tam widzę, że próbują coś robić. Właśnie tylko, żebym zaraz nie wyleciał poza wyspę. Ale gdzie ja w ogóle lecę? Gdzie się lecisz? Zaraz zgubisz to zejście i będzie problem. Wydawało mi się, że to było gdzieś tu. Koło tej kapsuły 19. Dziwnie się ciemno zrobiło i tak dosyć, żeby nie powiedzieć strasznie. Dobra, tu był ten wymiennik cieplny obcych. I teraz pytanie, czy ja tu gdzieś znajdę przejście do Lost River? Czy zejście do tego jelly coś tam? Czy ja wszystko wziąłem, co chciałem? Boże, czy ja wszystko wziąłem? Żarcie mam, to mam. Prund jest.
No kurwa, no teraz to chyba naprawdę mam wszystko. Mam dwie tabliczki, tak. Jeszcze zaraz się okaże, że będę się wracał po kostkę jadłową. Kurwa, no teraz naprawdę, nie wiem, wracać czy nie wracać? Nie, no nie będę wracał, no bez sensu. Tu jest ten biom Bloodkelp Zone. Dobra. Wchodzimy niżej. Nie wiem, jakim cudem się dostałem do Lost River, ale się dostałem. Wcześniej. Bo teraz pewnie już tego miejsca nie znajdę. Masa rzeczy jest. Naprawdę, widząc cały ten progres, który tutaj jest, czyli to, co się, wiecie, znajduje, czyli jakaś tam siarka, jakieś grzyby nowe i tak dalej, jakiś ten bloody, krwawy, no nie wiem. Nie wiem, jak to się nazywa. Wow. Topografia, my jesteśmy gdzieś tu już. Tak, ale to było chyba to zejście właśnie. Ja nie wiem, czy to nie było właśnie zejście na Lost River, bo zobaczymy się, cofamy teraz. Tak, dobra. Kapuję, tu było zejście do Lost River. I w drugą stronę tak jakby. To mnie spoczy, bo i tak chciałem się do Lost River dostać, bo tutaj no właśnie jest zablokowane, tak? Zobaczmy, co my znajdziemy przynajmniej w tej miejscówce. Mamy to, co chcieliśmy. W ogóle tutaj jakieś dziwne bicia są, nie? No, gdzież mam tabliczkę? Jak nie mogę użyć tabliczki? Co jest? Jakaś inna tabliczka? Mi znów myszka nie działa? Nie, no tu jest jakaś inna chyba tabliczka, kochani, słuchajcie. Tu jest jakaś inna tabliczka. I tam mi się wydaje, że jest teleporter. No dobra, tu jest jakaś żółta tabliczka. Nie wiem jeszcze, jak wytworzyć żółtą tabliczkę. Myślałem, że tylko będą jedne tabliczki, więc niestety, ale się tu nie dostaniemy. A co to w ogóle jest? Ruda niklu. A nam nikiel się dosyć mocno przydaje, prawda? No tak. Więc nikiel zbieramy i jeszcze raz zbieramy. Fajnie, że ten nikiel tutaj jest. Na pewno się przyda. Nie. O ty mendo. Pierwszy raz cię użyję. 32%, no i powiem wam, że chyba pierwszy raz mi się to przydało. Pierwszy raz, ale naprawdę bardzo poważnie mi się to przydało. Widzę, że tu dalej jeszcze jest przejście do Lost River. Zobaczcie, że my mamy tutaj dalszą eksplorację, no ale najpierw ten pierwszy biom. Chcę zobaczyć, co nas tam ominęło. Myślałem, że tutaj już się dowiemy mniej więcej o kilku rzeczach. O kilku rzeczach, które tam, wiecie, być może nam ta fabuła zdradzi, ale niestety, no potrzebujemy innej tabliczki. Przynajmniej tak mi się wydaje, no raczej mi się myszka nie zepsuła. Chociaż teraz to kurde nie wiem. Powiedzcie mi, czy ja tam potrzebuję naprawdę po prostu innego, przepraszam, innego po prostu. Jezu, moje gardło naprawdę wysiada. innego. Innej, przepraszam, tabliczki. Słów brakuje. Iro ma ubogie słownictwo. I weź tu, człowieku, znajdź teraz przejście. To po prostu jest wręcz prawie, że niemożliwe. I naprawdę przysięgam wam, że bez tej mapy to Iro by się chyba zgubił. Obstawiam, że musimy gdzieś, jeżeli tu jest ten Jelly Shroom Cave, to musimy iść w drugą stronę. Musimy iść w tamtą stronę. Tak, obstawiam. Okej. Zajmę sobie teraz 115 minut, więc raczej to nie jest problem. Dziękuję. Zajmę sobie 115 minut, więc raczej to nie jest problem. Tak, właśnie. Chyba Shiro dobrze teraz płynie, prawda? Prawda.
Dobrze, Shiro, płyniesz. W ogóle widzę, że jest sporo tych mutacji. Ale zobaczcie, że przyniosło mnie na Lost River. To nie jest Jay Shroom. To jest Lost River. Nie mówcie mi, że to jest, kurde, inny biom. Nie ten, do którego wcześniej podążałem. Bo się wkurzę. Znaczy, fajnie, że coś nowego. Chociaż nie, to nie jest nic nowego. To widocznie byliśmy cały czas w Lost River. Widzę, że to jest masa niklu. A nie, to wychod na wapienia. No dobra, miedziucha się przyda. Miedziucha zawsze się przyda. Ej, no ale wydawało mi się, że my tu już byliśmy. No, my tu musieliśmy być. Czy mi się nie zapisała mapa? Mi się chyba nie zapisała mapka, słuchajcie. Bo ja tutaj byłem. Pamiętam, jak tam wychodziliśmy i coś zbieraliśmy. Czyli to było cały czas Lost River. Cały czas ten sam biom, więc nic nie tracimy, na szczęście. Czy to jest jakieś zejście? Ej, to my tu byliśmy na tym zejściu, słuchajcie. Teoretycznie pewnie byśmy nawet jakoś sobie dali radę tam zejść. Aha. Więcej ogórków. Górków i nie tylko. Mówiliście, że da się tutaj zejść. W sensie, że da się jakoś dostać tutaj cyklopem. Zresztą Patrycja stwierdziła, że cyklopem w każdą dziurkę się da wejść. Da się zmieścić. Więc, że tak powiem, wezmę to pod uwagę oczywiście. Wezmę to pod uwagę. Tylko no ja i tak nie mam w cyklopie baterii. Więc raczej, jeżeli będę chciał tutaj zejść, to oczywiście w dalszym zwiedzaniu. No i oczywiście już cyklopem z ładowaniem termalnym. No to po prostu w tej chwili byłoby dla mnie dosyć ciężkie tutaj zejść. Dobra, tutaj było wejście. Spróbujemy sobie na regalu, legitnie. Legitnie, no i co? No i lecimy. Wiem, że mam to płynne do uzupełnienia, ale spokojnie. Mam to wyskanowane? Mam to wyskanowane, więc tu byłem. Znaczy, wiem, że na pewno byłem, ale gra się zapisała. Właśnie już mamy dane pobrane. Dane już mamy pobrane, tylko gdzieś tutaj, pamiętam, było zejście z tabliczką. Tu? A pieniądz zaswędział. Może było na samym początku gdzieś. Tu było chyba. Tak, tutaj, dobra, jest, faktycznie. Tak, jest fioletowa, czyli tamto musi być żółta. Dzień dobry. Co tutaj my mamy? Dobra. Dane badawcze okazów. Katalog informacyjny o organizmach poprzednio otrzymanych w tej placówce obcych. Kilka wpisów zostało przetłumaczonych. Mały roślinożerca gamma. Wyglądało to, że ten wpis dotyczy pospolitego łypacza. Nie wykazuje odporności na infekcję. Śmierć następuje zazwyczaj w ciągu 4 dni. Zaobserwowano ograniczone złagodzenie objawów po kontakcie z enzymami rządkowymi Imperatora, lecz symptomy szybko powracają. Okazuje zaawansowane zachowanie poznawcze oraz możliwość przenoszenia enzymu do innych okazów. Embriony Lewetana. Dorosły okaz jest zbyt duży, aby go badać w zamknięciu. Jaja uzyskano z terenu wylęgu. Zarodki nie wykazują odporności. Śmierć następuje zazwyczaj w przeciągu 3 tygodni. Mała próbka jaj została zachowana do kontynuowania ważnych badań dotyczących mechanizmów wylęgu lewetanów. Ogromny mięsożerca Teta. Laboratorium poza terenem placówki założono w celu badań nad szczątkami. Okazuje trochę potencjalnej odporności na infekcję, ale fizyczne szczątki okazały się niewystarczające do pełnej rekonstrukcji. Niezidentyfikowany lewiatan. Temu gatunkowi lewiatana przypisano nazwę cesarski.
Próbki kości zmarłego Lewitana wykazują pewien potencjał odporności na bakterię Khara. Złapano pojedynczy okaz i przeznaczono go do badań w specjalnej do tego przeznaczonej placówce skonstruowanej w regionie wulkanicznym na głębokości 1,4 km. Podsumowanie. Chociaż jest to mało prawdopodobne, że okaz Imperatora jest nadal przetrzymywany we wspomnianej placówce, istnieje możliwość zdobycia tam kolejnych informacji na temat prób wytworzenia szczepionki. 1,4 km, 1400 metrów, moi drodzy, to jest od cholery. To jest od cholery. Nie ma nawet szans, żebyśmy się tam w jakikolwiek sposób dostali. To jest 500 metrów. Od zajebania. Od zajebania. Dobra, Lost River. Skoro tu już mamy zaliczone wszystko, moi drodzy, moi mili, nie zostaje mi nic innego, jak jeszcze się tu przejść, nie? Przejść, podwiedzać tam w ogóle. To było chyba to przejście? Chyba tak. W ogóle napijmy się. Jesteśmy sobie tego wypacza. Tej wody też jakoś tak dużo nie mam. Wydawało się, że tej wody jest od cholery, ale nie. Czekajcie, to jest na pewno tu? Dobrze ja płynę? Tak. Dobrze płynę, no już leć, tak, już nie zesraj się. Już nie zesraj się. Już byś chciał mnie tego atakować. Dobra, no to zwiedzamy dalej. Zwiedzamy dalej, wpływamy dalej tam do tych... do naszego Lost River. Być może nawet tutaj jest dalsze przejście właśnie do tej placówki 1400 metrów. Nie wiem, choć się domyślam. Ładnie tu. Dużo uranu. Dużo uranu, dużo innych rzeczy. Trochę krzykaczy. Ale nadal przyjemnie. Nadal przyjemnie. Jak to wygląda? W ogóle zobaczcie, że wyleźliśmy... wyleźliśmy z... a nie, dobra. Czytało się już. Wiem, że już wyszliśmy z tego Lost River. No właśnie, jest biom wulkaniczny, moi drodzy. Nie ma szans. Tu już się psujemy. Tu już się psujemy, kochani. Czyli musimy znaleźć w jakiś sposób... w jakiś sposób zgłębienie, zwiększenie głębokości. Zwiększenie głębokości. Tu jest dokładnie. Wow. To jakiś biom wulkaniczny? Muszę stąd wyjść. Ła! Dupa mi się piecze. Czyli my tutaj sobie nie wyjdziemy. Zobaczcie, tu też jest wyjście chyba z Lost River. No teraz już trochę się kierujemy w górę, ale wydaje mi się, że naprawdę cyklopem się da tutaj zmieścić. Patrycja miała rację. Kolejny okaz, tylko pytanie, czy mi się dupka nie przypali. Ten okaz jest, że tak powiem... nie do ruszenia. Widmowe ziele. Widmowe ziele rośnie wyłącznie w głębokich wodach, gdzie jej blada barwa jest widoczna na najmniejszej ilości długości fal. Da się wziąć próbkę. No fajnie tu jest, kurde, naprawdę... zastanawiam się. Kurde, zastanawiam się, bo tak naprawdę jeżeli mamy prąd, mamy generator wody, mamy tam jakieś rybki, które sobie pływają, no to w teorii jesteśmy wystarczalni, jesteśmy w stanie zrobić sobie tutaj bazę taką wystarczalną, nie? Taką stricte dla nas. Że da się tutaj przeżyć. W ogóle baby sharki sobie pływają. Czy to takie gorsze baby sharki? No zobaczcie, tak to spoko. I tu jest nawet ładny wylot.
Więc w teorii do Lost River da się przejść z drugiej strony. To jest naprawdę elegancki wylot. Gdzie my jesteśmy? Kurwa, no naprawdę przydało... Gdzie? Co? Byliśmy tu. Gdzieś tu, a wy... Co? O ty kurde blaszka. Co? 3000 metrów? Ja sobie za nie teraz robicie? Jeszcze raz, Lost River. Zobaczcie, i tu mamy też wylot jakiś. Tu jest też jakiś wylocik. Tu jeszcze nie zwiedziliśmy, być może też tu coś jest. Więc ja się wracam. Ja się, miśki moje drogie, wracam. Bo to jeszcze nie jest koniec. Chociaż gardło już mi strzela. Gardło już mi strzela, już naprawdę muszę lekkie przerwy w mówieniu robić. Ale wiecie, jak to jest dopiero pierwszy dzień, gdzie w ogóle wstałem z łóżka. Ja w ogóle jestem osobą, która nie może. Naprawdę nie może leżeć w łóżku, bo ja jak leżę w łóżku, to się jeszcze bardziej rozpierdzielam. Ja albo muszę przeczłapać, coś robić i tak dalej i dopiero wtedy w miarę jako tako to przejdzie. Ewentualnie jak się położę do łóżka, to już tydzień wyjęty, no co prawda przejdzie mi wtedy ta choroba i nawet może lepiej się poczuję. Ale no właśnie jestem taki nie do życia przez dłuższy czas. Przez dłuższy czas. Wiecie, co w ogóle zrobię? Wiem, że mnie dupa parzy. Ale to nie jest jakiś tam damage. Jest jakiś damage taki, wiecie, kosmiczny, żeby tutaj, nie wiem, płakać już. Wow, wow, pali dupska, dupsko to pali. Dobra, nie widzę więcej grzybów. Te grzyby mi się przydadzą w razie czego do stworzenia baterii. Nie daj Boże, gdyby coś zabrakło, no to zawsze te grzybki nam w ekwipunku zostają. W szczególności to są kwasowe grzybki. Kwasowe grzybki, wiadomo. Kwas, elektrolit. Będzie ładowane. No ale naprawdę, no trzeba zacząć robić to ładowanie termalne, bo to jest w tej chwili dla nas chyba core funkcja, która, no oprócz głębokości, wiadomo. Która pozwoli nam po prostu tutaj dłużej przesiadywać. Dłużej przesiadywać to znacznie. Ale tutaj jest naprawdę elegancko i tu bym sobie tą bazę zrobił. Tu jest pięknie. Tu jest pięknie, zaprawdę no jest tych stworów trochę tutaj. Ale ja bym tą bazę zrobił. Ten brzydal. Ogólnie z tego co widzę, to jeszcze pokazuje, że wyjście jest gdzieś tu. Wiadomo, że tu jest zejście chyba, wiecie? Tak, tu jest zejście. Zobaczcie, strzałki są odwrotne. Tu jest... Że ja go nie widziałem wcześniej. Że ja go nie widziałem wcześniej, nie wiem jak. O ty w dupę węża. Jaki to jest dziwny stwór. To jest jakiś Reaper Leviathan V4. V8. Silnikiem V8. Dobra, idziemy tu. Przejdziemy sobie jeszcze na lewą stronę, na północ bardziej. Pływa. Dziadyga pływa. Pływaj se, pływaj. O kurde, się wydygałem. Że on nas nie zauważył, to jest dziwne. Jaki stres. Gra o pływaniu, a zamienia się to w grę horror. Dobra, i to chyba gdzieś tutaj, prawda? I papą, żeli papą. A, coś tu kurde chyba jeszcze jest. No to jest. Nie, dobra. To chyba nic nie jest. To jest kawałek tej bazy. Jak to wygląda? Tu już mamy pełne. Gacie też mamy pełne. I rozumiem, że tutaj nie, to samo będzie po prostu zagłębienie i tyle. I nic więcej tu nie znajdziemy. Tym razem cię nie potrącę, mam za mało HP.
Dobra, tamten się pożywił czymś innym niż ja. To mnie też bardzo, bardzo cieszy. Tu będzie raczej przepływ. Okej, okay. To tam nawet nie próbuję. Weź. Poda mi durability. Ufam tej mapie jak własnej matce. Mam nadzieję, że mnie nie wyprowadzi na manowce. Tylko o tyle proszę. Zobacz, już 1700 metrów. Kurczę, naprawdę to ładnie ciągnie. U nas jeszcze nie było. Chyba nawet tego stworka nie próbowałem skanować. Zaraz spróbujemy, ale tu jest gorąco chyba. Tak. Szkielet Lewiatana. Szkielet smoka morskiego. Częściowo nienaruszona struktura szkieletowa drapieżnika klasy lewiatańskiej. Uraz głowy. Są jasne dowody ogromnego urazu głowy. Uszkodzenia są tak poważne, że są prawdopodobnie przyczyną śmierci i musiały się zdarzyć gdzieś niedaleko. Rany są zgodne z uszkodzeniami po kolizji przy dużej prędkości ze stałym obiektem. Wiek. Coś w środowisku pomogło utrzymać te szczątki, ale rozpad wapnia sugeruje, że przybliżony czas śmierci to około 1000 lat temu. Wzrost kości sugeruje, że ta istota była w fazie życia, w której składała jaja. Ale jaja. Na pewno tego Simofa. Żeby nie płakać. Żeby nie płakać i usiać za chwilkę. No dobra, Uuu, co to tam tak ładnie świeci? Żeby nie rzec mojego przysłowia jak psu jajca na wiosnę. No kurwa, patrzcie, to jest po prostu... miejscówka na bazę jak 100 pro. Wiem, przepraszam, już wracam. Jak tu jest ładnie. I te manty są przecież takie, że one nie atakują. Olbrzymie drzewo zatoczkowe. Jak nie będzie żadnego Reaper Leviathana, to spoko. Olbrzymie drzewo zatoczkowe. Ogromne drzewo odkryte w głębokiej grocie, jedyne w swoim rodzaju na planecie. Drzewo jest otoczone przez manty, które pasą się na jego różowych zewnętrznych liściach. Kora. Twarda, szybko rosnąca kora pokrywa zewnętrzną część drzewa. Maleńkie organizmy zamieszkują szczeliny na jej powierzchni. Jaja lewiatana widmowego. Gałęzie tego drzewa są owinięte wokół licznych dojrzewających jaj, należących do gatunku znanego jako lewiatan widmowy. Drzewo najwyraźniej jest starożytnym miejscem lęgowym. Jajka zostały złożone, gdy drzewo było młode, a teraz gałęzie chronią je i rosną wraz z nim, czekając na odpowiednie warunki do wylęgu. To jest to? A mogę cię zniszczyć? Nie. Ja mam tylko nadzieję, że tutaj naprawdę nie ma żadnego Reaper Leviathana. Od cholery grzybków. Szkoda, że nie są kwasowe. Tylko głębinowe. Czy to mnie... i to mnie nie kaleczy. Mamy tak, magnetyt, uranium. Jak sobie patrzę, jakie my tu mamy rzeczy. Uranit. To jest uranit, a nie uranium. Ołów? Nie, lit. Ej, no fajnie. Nawet pęcherzówka się znalazła. No patrzcie ją, kurde, pęcherzówki nam się nawet tutaj zalęgły pięknie. Jest tu ołów, dobra. Ej, no ładnie, to jest fajnie. Podoba mi się. Jest tu pięknie. Bellissimo. Bellissimo i nawet jestem w stanie tu zrobić bazę. A safe będzie jeszcze. Dobra, jeżeli tu naprawdę nie ma żadnego Reaper Leviathana. A nie ma chyba, naprawdę nie ma. To jest chyba spokój. Jest ciepełko. Kurde, jest drugie ciepełko. No to kurczę, naprawdę no nie ma nawet innej opcji. Musimy zrobić tu bazę. Jest w miarę spoko nawet wpłynięciem. Co prawda tam jest ten widmowy lewiatan. Chociaż myślę, że dziada da się jakoś ominąć. Whoops. Sejwik. Sejwiczek. No już dziękuję. Jest tu coś jeszcze. Jest tu jakieś przejście. No kurde, naprawdę jest tutaj elegancko. Tutaj nawet jest chyba specjalne miejsce na bazę dla nas.
i tu jest jakieś zejście. No i powiedzcie mi, że tu nie ma... No jest wyjście, kurde, jest. No jest. Tylko jest gorąco. Nie zejdę tam jakoś sam. Ale tu naprawdę ogólnie jestem za tym, żeby zrobić sobie bazę, bo jest pięknie. Tutaj nawet jest pięknie. I tutaj nawet może by było jakąś ładną bazę zrobić. Więc kochani, w komentarzach piszcie, czy robimy bazę, czy ja i tak zrobię bazę, ale może jakieś protipy. Jakieś protipy na ten temat. Żeby, wiecie, jakoś sobie to ładnie poogarniać. No mamy dużo obszarów cieplnych, 3 obszary cieplne w okolicy. Myślę, że naprawdę to starczy. Więc można będzie w razie czego cyklopa nawet sobie ładować fajnie. No. Jestem za. No, będzie można sobie tak podlecieć fajnie. Dupkę zanurzyć w ciepełku z ziół. Pory nam się podpierają i to nie te pory, tylko pory. Co? Ja powiedziałem. No pory, w sensie na twarzy. Takie, wiecie, kropeczki, czy kropeczki. Por favor. Na pewno wiecie, o co mi chodzi. Animanto, proszę uciekać. Animanto, proszę uciekać. To w ogóle są manty chyba, gamingowe manty. Gamingowe manty. Dobra, tu widzę, że jeszcze na północ mamy jakiś dziwny slot. Może jeszcze coś fajnego tu znajdziemy, może jeszcze jakąś miejscówkę na bazę. Trzeba to wszystko testować, kochani. Kolejna manta. I to nie ta manta ze słabej elektroniki, że tak powiem. Boże, właśnie, manty to nie kupujcie nigdy żadnej manty. Znaczy, no chyba, że naprawdę jakoś tak budżetowo chcecie sobie cokolwiek ogarnąć, to spoko, ale jako osoba, która elektronikę naprawia, manta to jest najgorszy wybór. Jeden z najgorszych wyborów, bo są również sprzęty markowe, które są do dupy, też jest ładnie. Ale manta to jest po prostu taka, wiecie, jednorazówka, że, no wiadomo, tam ktoś potrzebuje, nie wiem, telewizora na działkę czy coś i nie potrzebuje czegoś w super cenie, a chciałby na przykład większy obraz, większy ekran, większą matrycę, to jasne, spoko, to jest spoko naprawdę, tak, żeby tam budżetowo sobie jakoś zapchnąć dziurę. Ale jeżeli, nie wiem, robicie jakiś remont i na przykład potrzebujecie jakiegoś większego sprzętu, lepszego sprzętu, to nie. To nie zalecam. Kurwa macie, ja tam nie idę. Właśnie mi się odechciało. Ten życiem zaraz do mnie przyleci. Bo nie widzę teraz. Dobra, no tam to miejsce chyba na razie sobie puszczę. Ale tu już widzę, że byłoby wszystko, kochani. Teoretycznie, no bo tu jeszcze jest jakieś przejście. Ale większość Lost River mielibyśmy już za sobą. Lecz kusi. Mam wodę jeszcze jakąś, czy nie? Coś tam jeszcze jest. Coś tam jeszcze jest. Tylko czy ja chcę próbować? Czy ja chcę próbować i ryzykować po pierwsze śmiercią, po drugie śmiercią, po trzecie śmiercią. Odpowiedź brzmi oczywiście. W szczególności, że gdzieś mi zginął nasz kolega. Gdzieś sobie odpłynął. Czy ja go tu zobaczyłem? No bo on tu wpłynął, gdzieś tu sobie pływał i zginął. Przynajmniej wiem, że to nie jest dobre miejsce na bazę, kochani. Być może on sobie tu po prostu wpłynął, wiecie, tak rekreacyjnie, ale widzę, że tu by się dało
znacznie szybciej się dostać. Albo on tu jeszcze poleciał. Ale tu już nic nie ma. O, kochani. Za wodospadem zawsze coś się znajdzie. Nic nas nie ściga, nic nas nie ściga. Tu jest jakieś pole siłowe. Jest powietrze. Nie mówcie, że to jest teleporter. Wow. Co my tu mamy? Ale moi drodzy, ja wam tu zrobię troszeczkę polsacik. Walniemy reklamę. No i co, moi drodzy, zobaczymy, co tutaj się dzieje w następnym odcinku. Ja oczywiście sobie kontynuuję. I oczywiście osoby, które mają wspierających, od razu już będą wiedziały, co się dzieje dalej. No bo odcinki dla wspierających, kochani, są dostępne od razu. Ja po prostu cały zapas, który sobie robię, a teraz tego zapasu jest troszeczkę naprawdę dużo. Troszeczkę dużo, no, można tak powiedzieć. Od razu macie dostęp do wszystkiego, co nagrywam. Czasem nawet jeszcze bez tytułu, bez miniaturki i tak dalej. Ale oczywiście wszystko jest dostępne. Więc moi drodzy, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach. Jestem filmu, grał z Shiro. Widzimy się w następnym odcinku. Subnautica. Trzymajcie się. Hej, hej.